Idziemy na poszukiwania Michała. Michał jest teraz odpowiedzialny za kartę i sobie gdzieś poszedł. Zadzwonić. Ale tu jest operator profesjonalny. Nagraj moją złość, nagraj moją złość. Jak będzie oglądał ten odcinek, to będzie wiedział, że byłem na maksa. Patrz, on tam jest. Co to jest? Nie, to nie Kobe. Korcik! Widziałeś Kobiego? Marcel! Jak on tu przyjdzie, to powiesz, że w podskokach ma tą kartę przynieść, bo uciekł gdzieś. Nie wiem, czy zamarł w zimnej wodzie, czy z rolera spadł. To jest kącik komputerowy. Zaraz będziemy ekstraklasę oglądać. A my zaraz będziemy w ekstraklasie grać. Bam! Wy będziecie ją oglądać, my tam będziemy grać, nie kącik? Tak jak mówię. Tak jak grałeś. Dobra, idź z nim przodem, ja idę do mnie. Kręciła jak Kobiego szukała akurat. Dobra, już wążonko, wążonko. Nie ma Kobiego dalej. Nie ma Kobiego i to bardzo mnie zastanawia. Czy Michał poszedł do zimnej wody? Czy pod ciepły prysznic? Kiedyś Marce Smuła takiego młodego zjebał i mówi: a ty byłeś w zimnej wodzie? Nie, trenerze. Czemu? Bo brałem gorący prysznic. Chodź, idziemy do fizjo. Ty gdzie jest Kobe? Wszyscy oprócz Korcika. Do widzenia. Dobra, ej, na co? You saw Kobe? No? Ej, ten odcinek musi mieć tytuł Michał Kuba zaginął. Dobra, idę. Kamera niech... to się kameruje? Kamera idzie z tą, szukamy Kobiego. No nie, no dobra, to wychodzimy. Szukamy Kobiego. Co? Kurwa, ale to z kartą poszedł na tą prawę. Gdzie oni mają tą prawę? A no tak. Ale się wyjaśniło. Się wyjaśniło. Nie chciał być w jego skórze. Dobra, kończ to. Idziemy po kartę. Kobe zlokalizowany. Na odprawę sobie poszedł. A ja będę czekał pod drzwiami, bo on się musi odprawić. Hello. Wyżej, przepraszam, przeszkadzam. Michał, no pół godziny cię szukam. Rolek nie ma, ciebie nie ma, mnie normalni chłopak. Ale co to jest za film nagrywany? A co dokumentalny? No kartę, chciałbym do pokoju wejść, od pół godziny nie mogę dostać się przecież do pokoju. Przecież ty wychodziłeś, ale ja nigdy nie biorę karty, jaki mamy układ? Kto bierze kartę? Ale dałem ci u maserów, karty, dwie. No i co dalej się stało? No i poszedłeś do pokoju, ja potem szedłem z armii. Czyli masz kartę i... Nie, no nie mamy karty. No nie mamy karty. Jest problem. Już to mamy problem. Ty, ale byłem tak zły. No, naprawdę, użyłem wielu niecenzuralnych słów. No, teraz mi głupio. Teraz mi głupio. Ale to może coś użyjesz innych słów cenzuralnych. Teraz? No. Chciałbym, żebym cię przeprosił przed wszystkimi oficjalnie. To przez moje roztargnienie Michał jest niewinny. Strasznie cię przepraszam. Nie pierwszy raz. Ale ty, w pokoju gościa. Radzie, ale co by nie mówić, od początku obozu powtarzasz, że to jest twój kompas pokoju, który ogarnia wszystkie sprawy organizacyjne. No tak, ja mówię, ty, pierwsza myśl, nie mogę się dostać do pokoju, gdzie jest Michał? Gdzie jest Michał? Ja bez niego nie istnieję. Nie pierwszy raz źle o mnie pomyślałeś, ale też nie pierwszy raz już mnie przeprosiłeś. Tak, ale bardzo byłem zły. Obejrzysz materiał, naprawdę. Ale co? Małe lata po hotelu i nagrywa. Z piłku nie wychodzi. Z piłku nie wychodzi, to zmiana planu jest. Nie, Mały jest zadowolony, bo kibice go podpompowali, że fajne robi materiały i... Niedługo to Mały to jest w ogóle fajny gość. Podobno powołanie dostał na kadrę, ale do tego. Łączy nas piłka. Dołączy nas piłka. Żona też mnie pyta, a nie skojarzyłeś, że dwójkę chciałeś na spacer? Historia, że pojechałeś z Oliwierem do szkoły, okazało się, że jest sobota i że... Raz, że go nie było, się wkurzyłem, a dwa, się okazało, że sobota, a trzy, w ogóle nie tam, to nie jestem. Widzę, że brak słyszysz, ale widzę, że jest duży brak zaufania ze strony obsługi, że musicie do pokoju was tego prowadzić, żeby sprawdzić. Co? Są dwie karty.
Nie sytuacja rozwiązana. Proszę tutaj o podsumowanie, Adasia. Dlaczego tak zareagował? Nie no, po prostu się zezłościłem, bo u nas Michał jest... A ta jest wizja. Co mówisz? Nic. No ale się okazało, że ten oto fantastyczny bramkarz i człowiek w ogóle nie jest winny. I okazało się, że po prostu winny byłem ja. Także Michał, pamiętaj, nie daj się ponieść żadnym plotkom z tego filmu. Nic nie może nas skłócić. Jesteśmy... Masz kartę? Mam. Ale nie zamykaj. Ale żeby ten film nie został zmontowany w ten sposób, że tam będzie coś wiesz. Nie, Michał. Ja będę dbał, żeby nikt na ciebie tego słowa nie powiedział. My, Kasiacy, musimy się trzymać razem, nie malutki? Chodź, patrzymy na bajerkę, co się dzieje u fizjo. Tam zawsze coś się dzieje ciekawego. O, ja słychać już Jancza, więc myślę, że coś można podkręcić ciekawego. Panie Wejle? Dzień dobry. Mały. Co tam? No ale to kibice się dopominali, żebyś ty coś tu powiedział, no. Poprowadził, wiesz. Z górniaka, tak? Nas mają dosyć. Z górniaka, mały? Masz ten filmik? Dąbrowy. Jak należąco jebałeś trzy? Pokaż. Nie no, czy masz? Nie, mam takie wysłać. Rzeczy, nie? Na treningu, co? Ja. Kamil, no nic dziwnego. Hop, 34 lata, jakby 16. Ale kręcił się jak... Słyszysz, jak twister się kręcił na ziemi, jak ten... Trochę głową przytrzymałem przy ziemi piłkę, czołem. Ja nie wiem, co mam zrobić. Ty się kręcisz, ja nie wiem, czy do ciebie iszczy, bramce, czy podasz, czy strzelisz. Widziałem, nie? Widziałem, że masz już problem, mówię. Zrobię jeszcze jedno kółko na ziemi i dopiero ci wsadzę. Nie, no bawię się cały czas sprzętem. 35 lat, a ja dalej się bawię. 35 lat i zabawa.